że kurwa gadacie tam o mnie. Właśnie, i zako bo zakończyłem swojego, bo tam informowali mnie, że będzie dzwonił. Ej, stary, bo zajebiście mnie Amro szykował, bo Amro powiedział, że to było takie jakieś, nie wiem, ustawione, że wy, nie wiem, czy to wy cię lubicie, czy nie lubicie w końcu? Znaczy, ja go nie znam, więc jest mi obojętny, tak powiem. No ale na tyle, co go poznałeś tam w Eksie, czy coś? No na tyle, no to co, ja go tam poznałem, jak on wszedł pod koniec, wiesz, no, takie... To czemu tego, czemu wy się kłóciliście? Ale co, on powiedział, że to było... Nie, nie powiedział, że ustawione, powiedział, że była jakaś tam, powiedzmy, fabuła, że on się wkręcił fabułę i tak dalej, więc jestem ciekawy, jak to było po twojej stronie. A, no wiesz, no ja byłem kiedyś, kurwa, w programie Top Model i tam nie będę mówił źle o programie, ale tam za zbytnio do końca nie mogłem być sobą, więc po prostu się grzecznie tam rozstaliśmy, a Fex na plaży mi się podobało właśnie, że nikt mi nic nie pierdolił, jedynie tablet. Więc jeżeli mu coś pierdolili, no to szkoda, ale no to nie wiem, może tak uznali, że muszą mu coś podpowiedzieć, bo ja byłem sobą i mi się to podobało. Czyli, twoje reakcje, bo tam słyszałem, że jakaś bójka była w ogóle, że tam spina była między wami. Wiesz, no, jak się z kogoś, wiesz, lubi, darzy się jakąś tam sympatią. No była spina. Jak się kogoś darzy sympatią, no to się z nim nie leje, nie? A tam słyszałem, że tam się nieźle po... No przecież ja go nie znałem, no a wiedziałem, że, bo chłopacy nawet mi mówili tam, wiesz, czy Maciek, czy ci inni z programu, że Ambro ponoć wszedł i kurwa zaczął gadać od razu ponoć, że Willa nie ma lidera i on przyszedł tu pod kasę. No ale to prawdopodobnie, jak ja oglądałem wczoraj odcinek, to było tak, że X-Men na randce tam nakręcił na mnie, nie? Ha. Ale kurde, to czemu ty go, czemu doszło do jakiejś bójki między wami? No bo, no ja wrzuciłem X-Mena do wody, ale ja tam każdego wpierdalałem, a ten wyskoczył do mnie. Szczerze to ci powiem, że potem, jak mam cofnąć się tą sytuacją, to wtedy żałowałem, że mu nie wypierdoliłem w zamkniętej, bo w sumie to on zaczął, a nie ja. A potem po prostu, tak mówię, nikt tego nie zatrzymuje, no to mówię, dobra, po co ja mam, kurwa, wiesz, dostać zaraz w końcu, bo kilka razy tam uniknąłem jego ciosów, bo cały czas przecież mnie atakował, ale potem sobie pomyślałem, dobra, wyjebię mu, bo po co zaraz mi, nie wiem, z czegoś wypierdoli, jak już tam, wiesz, oblewał mnie jakąś wodą, to już mu wyjebałem, ale z liścia. Ja tego nie widziałem jeszcze, więc obejrzę to i zobaczę, ale to w takim razie, no to chyba nie darzycie się jakąś sympatią, no to będzie dobra bójka chyba, co? No z sympatią, nie wiem, no jest mi obojętne, po prostu tak. No dobra, no. Spotykam na ulicy, no jakimiś kumplami nie jesteśmy, wrogami chyba też nie, wiesz, no jakoś tam w miarę sobie to wyjaśniliśmy, ale wiesz, no ogólnie zachowanie chujowe było, no. No, spoko, zajebiście. Zobaczymy, jestem sam ciekawy, kurde, bo się fajnie się rozkręca historia tutaj, nie? Więc jestem ciekawy tego, jak to się dalej ten... Dobra, sam będę oglądał Exa, bo nie widziałem tego odcinka. Trzymaj się, byku, dzięki za rozmowę. Dobra, piąteczka, trzymaj się. Na razie, cześć. Nie, bo był taki odcinek, był Ex na plaży, kurcze, gdzie się Dawid pobił z Kasiuszem. I wszyscy to mi od razu, że jest mega drama, że Dawid Kasiusz. No i kurde... Ja wiem, że tam są duże emocje, jak się tam siedzi w tej chacie, wiem, że ten, więc chcę to zobaczyć, nie? Chcę to zobaczyć. SMS. Jak włączysz...